Dzień dobry, nazywam się Atek Stanisławski i witam w podcaście Marketing Prawniczy w Praktyce. To podcast, w którym rozmawiamy o tym, jak tworzyć nowoczesne kancelarie. W rozmowach z gośćmi skupiam się na marketingu, zarządzaniu, technologii oraz skutecznym realizowaniu usług, czyli tym, co sprawia, że biznes prawniczy jest po prostu lepszy. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, obserwuj podcast na Spotify albo w Apple Podcast oraz dołącz do listy newsletterowej pod adresem marketingprawniczy.com ukośnij podcast. Dzisiejsza rozmowa to kolejna odsłona serii Prawo do Emocji. Współprowadzącym tę serię jest Adam Sornek, który przez 18 lat pracował jako prawnik, w tym 10 jako adwokat. Obecnie nie wykonuje zawodu, pracuje jako certyfikowany coach i mentor biznesowy. Adam jest też twórcą projektu Toga bez wroga, w ramach którego pomaga prawnikom w radzeniu sobie z wyzwaniami, o których w naszej branży mówi się niestety zbyt rzadko. Więcej na temat jego działalności i tego, jak wspiera prawników, znajdziesz pod adresem togabezwroga.pl. Podczas dzisiejszego spotkania rozmawiamy o stresie. Nie będzie to jednak definicji i teorii, ale przykłady z życia prawników i z życia kancelarii. Przechodzimy przez źródła stresu, z których jednym są na pewno studia, i wieczne oczekiwanie, że prawnicy zawsze będą znali prawidłową odpowiedź. Rozmawiamy o tym, jak radzić sobie ze stresem wewnątrz kancelarii, zarówno na tym samym poziomie organizacyjnym oraz w relacjach szef pracowni Omawiamy też rozwiązania, z których możesz korzystać, żeby Twoja praca była spokojniejsza i aby dawała więcej satysfakcji nie tylko Tobie. Zanim przejdziemy do rozmowy z Adamem, zapraszam do odwiedzenia strony legalmarketday.com, gdzie znajdziesz aktualne informacje na temat konferencji Legal Market Day, która odbędzie się 10-11 marca w Warszawie oraz online. Tam poznasz też nazwiska prelegentów, którzy wystąpią na LMD 2022, w tym naszych zagranicznych gości. W Konferencji możesz wziąć udział online za naprawdę przystępną cenę, którą szacuję na trzy lancze albo na miejscu w Warszawie. Niezależnie od formatu zapowiada się bardzo ciekawa, już dziwanta edycja Legal Market Day. Wejdź na legalmarketday.com i dowiedz się więcej. Tymczasem zapraszam do wysłuchania rozmowy z Adamem. Cześć Adam, witam Cię w kolejnej rozmowie o emocjach, prawo do emocji. Cześć Jacku. Dzisiaj porozmawiamy o stresie, czyli o tym, co nam towarzyszyło przez ostatnie pół godziny, jak rozstawialiśmy tutaj cały sprzęt. <laughs> Dalej nam towarzyszy. Tak. <laughs> Słuchaj, no stres jest taką rzeczą, która jest w dużej mierze nieuświadomiona, mhm. bo prawnikom, ja przynajmniej tak jak rozmawiam z prawnikami, czy w ogóle z przedsiębiorcami, to mam wrażenie, że oni czują stres, ale w momencie, kiedy ktoś im nie zapłacił, albo klient czegoś chce, a oni tego nie chcą dać, albo czegoś nie dowieźli. Mhm. Natomiast chyba jest cały taki Obszar, który można nazwać stresem, którego sobie nie uświadamiamy. Jak, do czego to byś porównał takie stresowe sytuacje? No, w ogóle, jak tak zaczynasz o tym, o tym płaceniu faktur, to myślę sobie, że znam ten stan, bo to jest moment wystawiania faktur w kancelarii to jest taki moment, w którym na chwilę łapiesz jednak pewien los, bo przełączasz się z tego trybu super wydajnego i super mądrego i skutecznego prawnika. W tryb taki bardziej luźny. O ile ty wystawiasz faktury, no ale jak nie wystawiasz, to sprawdzasz, czy są zapłacone i wtedy jakby napięcie bardziej się czuje, jakby kontakt z ciałem i z sobą jest dużo większy. Do czego bym porównał? No, ja już to chyba przy naszej pierwszej rozmowie o tym trochę opowiadałem, że ja jako prawnik dzień samochodem do różnych klientów, w tym do, do klienta kluczowego kancelarii, ja nic innego nie widziałem poza sprawami. Swoimi myślami, których notabene też nie obserwowałem, tylko po prostu mieliłem, 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 a moje ciało było w tym czasie napięte, zmęczone, przemęczone, nienależycie odżywione, nienależycie nawodnione, natomiast kontakt z moim ciałem był ostatnią rzeczą, która by mi w ogóle wtedy przyszła do głowy, ponieważ istotne były sprawy, nowe przyjęte pełnomocnictwa, nowe zlecenia, przyjęte wynagrodzenie. Chęć zadowolenia klienta, chęć zrobienia ze sprawy czegoś wielkiego i wygrania jej, czy poprowadzenia jej najlepiej jak to możliwe. No i krótko mówiąc, byłem po prostu w takim, w takim wirze, w takiej, w takiej pętli, albo jak to niektórzy mawiają, byłem jak taki chomiczek, który zapitala za w, w, w akwarium w, w takim kołowroteczku. Przez co sobą cały czas napięty i ten stres mi towarzyszył cały czas, bo stres to przecież napięcie. To po prostu stan napięcia w naszym, w naszym ciele, który jest wywołany przez nasze myśli, a te z kolei są wywołane przez wydarzenia, które są na zewnątrz nas, czyli jakieś bodźce, które sprawiają, że czujemy się napięci. Więc to myślę, że to jest takie najlepsze porównanie, i jeżeli ktoś nas słucha albo ogląda i, i ma takie poczucie właśnie w tej chwili, że. W zasadzie to nie ma kontaktu ze swoim ciałem i nie do końca wie, co się w tym ciele dzieje. No to znaczy, że najprawdopodobniej jego życie toczy się głównie w głowie, najprawdopodobniej głównie wokół spraw i klientów i przez to, no, wielcy prawdopodobne, że nie dba o to ciało hmm. i jego potrzeby. Będziemy się rozmawiać o tym, o tych różnych sytuacjach, które ten stres hmm. wywołują tak na co dzień, o tym, jak sobie z tym radzić. Natomiast chciałbym zacząć od tego, skąd w ogóle bierze się stres w życiu prawników, mhm. bo jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to zdałem sobie sprawę, że to nie są tylko te takie błahe sytuacje życia codziennego. Znaczy, błahe, nie błahe. No. Jak ktoś nie płaci albo ma duży problem, no to, 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 to mhm. tym problemem jest i może stresować. Ale coś mi mówi, że są też, że na przykład nasze studia prawnicze też mogą powodować, że gdzieś tam ten stres jest w nas głęboko, głęboko zakorzeniony. no bo mhm. idziemy na studia z myślą, że będziemy potem zbawiać świat jako prawnicy i że w sumie zawsze mamy niczym chirurg na stole operacyjnym, tylko jedną szansę, żeby coś zrobić, mhm. więc zawsze musi być perfekcyjnie. Czy to tak faktycznie jest? Albo czy są jeszcze jakieś inne sytuacje, które ten stres mogą generować u prawników? No Myślę, że w sytuacji generujących stres, stres jest ogrom I, i tak naprawdę ilość tych sytuacji zależy głównie od tego, jak my jako człowiek jesteśmy skonfigurowani, czyli co jest, co jest w naszej głowie i w naszych myślach. Ale gdybyśmy faktycznie mieli zacząć od studiów prawniczych, no to ja już w jednej z tych naszych rozmów przywoływałem jednego z dziekanów i, 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 i wicedziekana uniwersytetu, na którym studiowałem. I on na przykład nam mówił, wicedziekan, że my nie możemy przed klientem pokazać, że my nie wiemy. I to jest takie strasznie szkodliwe programowanie, no bo to jest pewne, pewne programowanie tego, co się dzieje w nas i w naszych głowach, jak zaczynamy myśleć na temat funkcjonowania jako prawnik. No i, i, i takie myślenie doprowadza do tego, że my w gruncie rzeczy mamy olbrzymi lęk przed niewiedzą i olbrzymi lęk przed porażką. Przychodzi klient, klient o coś pyta. Więc odpowiadamy mu niezależnie od tego, czy wiemy, czy nie, ponieważ ktoś nas kiedyś nauczył, że my mamy wiedzieć zawsze. Skoro odpowiadam bez względu na to, czy wiem, czy nie wiem, i coś mówię, to wcześniej czy później zaczyna do mnie wracać to, że ja mogę temu klientowi powiedzieć coś nie tak, jak jest, i zaczyna się w ciele pewne napięcie, które się bierze z tego, że myślę sobie: cholera, a co jeżeli z, tego, z tej mojej porady będą jakieś negatywne konsekwencje dla tego klienta? Co jeżeli to do mnie wróci, ja będę musiał za to zapłacić? No i tu w pakiecie oczywiście idzie pewien wstyd, bo mm, rozmawiałem ostatnio podczas sesji coachingowej z, z jednym z moich klientów i mówi, że w zasadzie on obsługuje firmę przewozową i tam polisa co chwilę jest wyciągana po to, żeby naprawiać szkody. Natomiast u nas, prawników, korzystanie z polisy jest jakimś takim zakazanym elementem, zakazanym owocem. Nie wolno tego robić. Więc boimy się korzystać z polisy, bo chyba to wstyd, tak mi się wydaje. No i przez to boimy się przyznawać do błędu. Nawet boimy się wezwać tego klienta i powiedzieć mu: No, chciałbym skorygować to, co panu powiedziałem, tylko jakby obstajemy przy swoim, bo musimy być nieomylni. Ale cenę za tą nieomylność, która nie jest prawdziwa, ponosimy my naszym ciałem, naszym samopoczuciem, mhm. naszym nastrojem. No to właśnie no, mamy te studia prawnicze, potem mhm. tak myślę, wiesz, nad jeszcze takimi mniej oczywistymi sytuacjami, które ten stres mogą wytwarzać, to tak już dużo, dużo mhm. przed tym, nim, nie wiem, staniemy na tej sali sądowej, mhm. bo wyobrażam sobie też to, że właśnie mamy być nieomylni, że zawsze mamy mieć tą odpowiedź tak na już tu i teraz, bo mhm. no, ktoś dzwoni tam, panie mecenasie, co pan o tym sądzi, albo co mamy zrobić, no i w tym momencie też charakter tej pracy jest taki, że bierzesz sobie na bary Wszystkie problemy swoich klientów. Od karnych, rodzinnych, gospodarczych, czy tam firmowych, jakby ich nie nazwać. Mhm. Ja tak sobie myślę, że to może powodować, że w sumie nie ma czasu, żeby się zająć swoimi problemami, bo cały czas żyjesz problemami klientów. No to jest w ogóle piękne, co mówisz, bo to tak działa. I jakby jesteśmy ustawieni my, jako prawnicy. Na funkcjonowanie w traumach, w traumach i w głębokich przeżyciach i w głębokim stresie swoich klientów. Klienci do nas nie przychodzą w, z fajnymi sprawami, znaczy one mogą być fajne pod względem technicznym do wykonania, natomiast klient przychodzi, jakby nie było, z tak zwanym problemem. I niezależnie od tego, czy to jest rozwód, czy to, jest, czy to są kontakty z dziećmi, czy duże transakcje gospodarcze, albo umowy opiewające na kilka, kilkanaście albo kilkaset milionów złotych. To jednak w gruncie rzeczy klient przychodzi do nas ze swoim problemem i swoim jakimś lękiem, a tym samym ze swoim stresem. I my siłą rzeczy, jakby pakujemy się w ten stres, potrzebujemy go zrozumieć, potrzebujemy go też trochę poczuć po to, żeby być bardziej skutecznym, ale muszą się nam włączyć też ja to żartobliwie tak nazywam pewne mechanizmy paranoiczne. Ponieważ ja, jako, jako prawnik pisząc na przykład umowy, co uwielbiałem robić, musiałem być mega paranoiczny i mega ciemnowidzący rzeczywistość, żeby przewidywać i wyłapywać różne możliwe konsekwencje tego kontraktu dla klienta i tego, co może się zdarzyć. No i teraz co dalej? Jeżeli ja jako prawnik w ten sposób funkcjonuję, to cały czas muszę szukać czarnego i szukam tego przez cały dzień w kancelarii. I ciężko, naprawdę ciężko w większości ludzi się tak przełączyć i wrócić do domu i zapomnieć sobie o tym, że są prawnikiem że w domu już nie szukam tego, tych negatywnych elementów, które w pracy prawnika są najważniejsze. Że w domu jakby to, co się dzieje na, na gruncie rodzinnym, raczej ma być optymistyczne i miłe. Ma być pełne ciepła, życzliwości, miłości, uczuć i tym podobnych e, spraw. Natomiast często przecież, wiesz ty to, wiem ja to, prawnicy wracają do domu... Nie po to, żeby odpoczywać, tylko po to, żeby jeszcze dokańczać, do, dokańczać swoje jakieś tematy i sprawy. I, i, I są w tym, są w tej zupie, w tej zupie takiego czarnowictwa, takiego szukania, szukania problemu, szukania problemu, który też ma być rozwiązaniem, ale też szukania ryzyka. Więc prawnik cały czas poszukuje ryzyka po to, żeby ustrzec klienta przed ryzykiem. Ale myśląc o, o ryzyku klienta, też nie zapomina o swoim ryzyku i wcześniej czy później się zastanawia, czy to, co doradził klientowi, nie było ryzykowne z kolei dla niego. Więc dalej się musi źle czuć i czuć to napięcie, czyli ten stres, no bo, bo, no bo, 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 bo to ryzyko cały czas gdzieś jest i ktoś się musi po prostu za przeproszeniem włożyć do swojej kieszeni. Klient przychodzi do prawnika po to, żeby klient wziął to ryzyko do swojej kieszeni. Klient yy, daje pieniądze, prawnik z pieniędzmi bierze. Ryzyko, a z ryzykiem bierze z reguły w pakiecie ten stres. No i, i trochę próbując odpowiedzieć jeszcze szczegółowiej na Twoje pytanie, to ja myślę, że, że kluczem do takiego zdrowego życia zawodowego jako prawnika jest to, żeby umieć się przełączać między rolami i wychodząc z kancelarii, po prostu odwiesić tą togę na kołek i być już nie prawnikiem, tylko być ojcem, matką, mężem, żoną kucharzem, opiekunem, wsparciem dla kogoś, robić jakieś rzeczy, które są związane z takimi własnymi pasjami i zainteresowaniami, które nie są połączone z prawem. To jest jakby taki warunek w moim odczuciu równowagi psychicznej jako prawnika i mało znam prawników, którzy by taką potrzebę i o tą równowagę dbali. No ale wiesz, to może być odebrane jako taki idylliczny obrazek, taka wizja, której nigdy się nie da spełnić, czyli ktoś wychodzi z kancelarii o jakiejś tam rozsądnej godzinie, odwiesza tą mm -hmm. togę na kołek, wychodzi i nagle się przełącza i teraz będę obserwował kwiaty, będę tutaj wiesz, podlewał sobie no. ogródek, jeździł na rowerze, no, ale rzeczywistość dla większości prawników wygląda tak, że to zadzwoni klient, to mi gdzieś tam piknie jakiś mail, to mam niedowiedziony termin, mhm. tu zrobiłem coś. Pracownik na przykład w tej w obecnej sytuacji, nie wiem, no, okazuje się, że jest chory i nie przyjdzie następnego dnia albo szukamy kogoś w sądzie. Mhm. Nagle się okazuje, że nawet jak wyszliśmy z tym założeniem takim, że dzisiaj będzie ten pierwszy dzień tego mojego nowego, spokojnego prawniczego mhm. życia, jak ktoś zatrzasnął kancelarię i w tym momencie mu się te, zatrzasnęła mu się ta wizja, no bo wszystko zwaliło mu się na łeb. Tak, i, i, i znowu wracamy do mojego ulubionego tematu, czyli delegowania, bo to wszystko, co ty mówisz, jest prawdą, absolutną prawdą, dopóki jesteś we wzorcu. Dopóki jesteś we wzorcu, czyli robisz to, co zawsze i tak jak zawsze, dopóty to tak działa. Nawet jak próbujesz coś usprawnić, w końcu wydarza się coś, co sprawia, że myślisz sobie prawnik myśli sobie no nie, no muszę ja się tym zająć. I znowu się tym zajmuje, i znowu nie wraca o 16, tylko o 19 do domu. I teraz, dopóki prawnicy nie zaczną na poziomie systemowym, organizacji swojego biznesu i swojej kancelarii myśleć, priorytetem dla nas jest to, że kończymy o 16, bo od 16 do 21 potrzebujemy się po prostu zregenerować, potrzebujemy przełączyć nas, nasz umysł na tryb bardziej kreatywny, a mniej analityczny, dopóty będzie tak jak zawsze. Jeżeli cały czas wybierasz tą samą drogę, jeździsz do pracy tym, 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 tym samym środkiem komunikacji, to cały czas spotykasz tych samych ludzi i widzisz te same zjawiska. Dopiero moment zmiany, czyli wybrania jakiejś innej ścieżki, drogi rzad, rzadziej uczęszczanej, sprawia, że możesz się jakby przenieść do trochę innej rzeczywistości swojego funkcjonowania jako, jako prawnik, adwokat, radca prawny, nawet sędzia. I ja, to, ja ten zarzut Jacek często słyszę. Że to się, zresztą też nasza poprzednia rozmowa trochę, trochę taka była, że no ale no jak, jak to takie idylliczne, to jest takie, takie no, no, utopijne, nawet bym powiedział. No, ale rzeczy są utopijne, dopóki ludzie nie zaczynają ich wprowadzać w swoje, w swoje życie. Tak? Mo, mogło być utopijne jakiś czas temu latanie statkami kosmicznymi w sensie podróżniczym po, po galaktykach. A jakby staje się, to, staje się to naszą rzeczywistością, ktoś by kiedyś powiedział, to jest science fiction i to jest niemożliwe. Każdy prawnik może tak ułożyć swoją kancelarię i tak ułożyć swój biznes, żeby czuć się tak, jak chce się czuć i przeżywać jak najmniej stresów. I tu ty, ty mnie naprowadziłeś na osobę, która, która w jakimś sensie w moim odczuciu tak funkcjonuje, bo taka jest Aneta Lopalewska-Pacek. Ona po prostu różnych rzeczy, mam wrażenie, próbowała. I w pewnym momencie doszła do, do modelu, który ma jej dać szczęście i satysfakcję z tego, jak ona pracuje, gdzie pracuje i w jakim modelu pracuje. I ja dokładnie pamiętam, około 10 lat temu, gdy miałem wspólnotę biurową, mówiłem swojej koleżance z kancelarii, że ja bym chciał mieć kancelarię w Chorwacji i po prostu sterować tym wszystkim z poziomu kompa przez internet. Na co ona mi powiedziała: Rozkradną ci wszystko, rozkradną ci klientów, rozkradną ci sprawy. Wrócisz i okaże się, że nic nie masz. Ja w to uwierzyłem. Jakby ten lęk zadziałał i dałem się nim zarazić. Aneta pokazuje, da się. Ja to robię. I to jest właśnie to. Wyjdź poza schemat, przestań patrzeć na innych, zacznij tańczyć, jak to niektórzy mawiają, swój taniec i zobaczysz, że możesz dostać to, co chcesz. Jest też przykład, ja nie pamiętam nazwiska, ale jest, jest ta kancelaria, która się zajmuje prawem mody. I to też jest taki, taki przykład, który ja często przywołuję w, w czasie sesji, czy coachingowych, czy mentoringowych z prawnikami, że początki tej kancelarii były mega trudne i, i, i wiele razy osoby zakładające tę kancelarię, tam jest dziewczyna i, i, i też jakiś, jakiś mężczyzna, z góry przepraszam, że nie pamiętam nazwisk, natomiast... No tak jest. Magda Korol i Arek Szydło tak, tak jest. Creative, legal. I, i, i oni, oni też pamiętam taki wpis czy wywiad, czy to może było u ciebie w podcaście, gdzie, gdzie był krew, pot i łzy na początku. I wszyscy mówili, co wy robicie, to jest niemożliwe. A jednak, da się. Po prostu da się. Kwestia wiary, determinacji i konsekwencji. Wystarczy, żeby zmienić swoje życie i żeby tego stresu nie odczuwać, tak? Albo odczuwać bardziej ten pozytywny stres niż ten negatywny. Chciałbym się też przy okazji rozmowy o tym stresie zabrać, nie wiem czy rozprawić, ale na pewno zabrać za taki temat relacji wewnętrznych, szczególnie w kancelariach, mhm. gdzie powiedzmy, że jest relacja, no, przełożony pracownik, czy gdzieś tam wyżej, niżej, albo nawet mhm. na tym samym poziomie, że widzisz, że ktoś jest zestresowany, że tak już po prostu organicznie cały chodzi, mówisz tej osobie wyluzuj, mhm. nie przejmuj się, albo mhm. weź się nie stresuj. Mhm. No i tak na czuja, to wydaje mi się, że to może spowodować wręcz odwrotny efekt, bo mhm. tylko mówisz, co, ma, co ktoś ma zrobić, a nie podpowiadasz w jaki sposób, albo mhm. spójrz na to, co cię tak naprawdę wkurzyło, czy to, że klient ci nadepnął na odcisk dwa miesiące temu i to ci się gdzieś tam ją w głowie. Mhm. Czy może to jest coś takiego, że faktycznie jest jakiś problem? Jak sobie radzi, znaczy jak można pomóc koleżance, koledze z kancelarii albo szefowi, albo pracownikowi w momencie, kiedy czujesz, że ta osoba jest już taka naładowana, że za chwilę wybuchnie? Super, bardzo, bardzo dziękuję za pytanie, bo jest, jest, nie, nie do końca mieliśmy to nawet w scenariuszu, a, a to jest mega ważne pytanie. Byłem kiedyś na Openerze i znana taka sieciowa restauracja robiąca hamburgery miała tam swojego food trucka. I dla mnie to było niewiarygodne, że to był najbardziej oblegany food truck na Openerze, a ci ludzie, którzy siedzieli w tym food trucku i robili te, te bułki z tym mięsem, byli mega wyluzowani i spokojni. Ja siedziałem na Openerze, słuchałem muzyki i się zastanawiałem, jaki jest klucz do sukcesu tej budy? Jaki tam jest klucz do sukcesu? I myślę, że, że, że dwie rzeczy mogą tutaj wchodzić w rachubę. Po pierwsze... Dobrze zostali wybrani ludzie, czyli było bardzo dobre sito i, i mechanizm ten mm, rekrutacji był bardzo dobrze skonstruowany, żeby wyłapać osoby, które dobrze sobie radzą ze stresem, czyli stres traktują jako motywację do działania i, i dzięki temu stresowi jakby czują się lepiej, bo czują wiatr w żaglach, gdy odczuwają stres. Ale myślę też, że, że mógł być też drugi element ważny, czyli kwestia przeszkolenia i pokazania, jaki jest prawidłowy model, czyli jak można ze spokojem robić to, co się robi w pośpiechu. Bo jednak prawnicy, jakby nie było cały czas, są w pewnym pośpiechu, to ten pośpiech też tworzy to napięcie. I teraz przenosząc to na, na, na Twoje pytanie, powiedziałbym tak. Większość, myślę, słuchaczy ma dzieci. I z dziećmi jest tak, że jak dzieciom mówisz, co mają robić, to tego nie zrobią, bo one tylko słyszą, co mają robić. I z reguły dzieci mają tą, tę piękną umiejętność, że wyłapują niespójność w tym, co mówią ich przełożeni i opiekunowie. Czyli dziecko doskonale wie, kiedy słowa rozmijają się z rzeczywistością tego, który namawia. Po prostu to wiedzą. I teraz w kancelarii jest tak samo. Pracownik, powiedzmy, niższego szczebla. Gdy mu powiesz, żeby się nie stresował, nie będzie się nie stresował, jeżeli widzi, że ty sam rywiesz włosy z głowy, kiedy piszesz apelację i wiesz, że dzisiaj przed północą ktoś musi jeszcze polecieć na całodobową pocztę, żeby tą apelację zanieść i mieć pieczątkę z, z dzisiejszą datą. Dlatego przykład jest tutaj koronny i najważniejszy. Jeżeli przełożeni, jeżeli system zorganizowania kancelarii jest taki, że pokazujemy, potrafimy pracować z względną lekkością, bo ja nie mówię, że da się prowadzić kancelarii z taką samą lekkością jak kwiaciarnie. Ale być może, być może się da, bo myślę, że można też kwiaciarnię prowadzić z takim samym napięciem, z jakim pracują prawnicy w kancelarii. Więc przykład pokazywanie z góry, bo ryba psuje się od głowy, więc pokazywanie z góry. Potrafimy być konsekwentni, skuteczni, w miarę bezbłędni, w miarę i wyluzowani. Jest takim przykładem, który działa. I ja miałem na, w czasie aplikacji adwokackiej miałem przyjemność być w dwóch kancelariach naraz, bo mój szef i mój patron to były dwie różne osoby. I ja mojego szefa wów, ówczesnego z kancelarii w Częstochowie kompletnie nie potrafiłem zrozumieć, bo on po prostu o 16 wychodził i jechał na tenisa. I on do wszystkich spraw podchodził na ludzi z, z uśmiechem. I mnie jako takiego super porządniackiego gościa strasznie to irytowało i denerwowało, że on ma taki luz. Dzisiaj po latach myślę, że życzę każdemu, absolutnie każdemu prawnikowi, żeby miał luz tego człowieka, bo prawnicy różnią się od siebie tym, że jedni w tych samych okolicznościach się stresują, a inni nie. W tych samych, dokładnie tych samych okolicznościach. Tych, którzy się nie stresują, jest mniej. I ci, który, których jest mniej, powinni uczyć tych, których jest więcej, tego, jak to robią. Czyli w jaki sposób oni tak bardzo się nie przejmują tym wszystkim, co się dzieje. No ale zobacz, powiedziałeś, że przyjmijmy ten scenariusz, że szef mówi podwładnemu: No, nie stresuj się. W sytuacji, kiedy on sam się stresuje, no i mhm. przenosi ten stres mhm. na tą drugą osobę. No ale wyobrażam sobie też sytuacje, w których ten szef, czy ta szefowa ma już. 10, 20, 30 lat doświadczenia w tym prawniczym biznesie, mhm. ona nabrała już dużo doświadczeń, ma wręcz taki pancerz, mhm. że po niej prawie to spływa w ogóle, co się dzieje dookoła. I ta osoba ma taki większy luz. Jeszcze w związku z tym sobie wyjdzie o tej 16 na tego tenisa, a osoby z jej zespołu są cały czas zestresowane, że czegoś nie dowiozą. Mhm. I nie bardzo wiedzą, jak mają ten spokój na siebie przenieść. Jeszcze jak widzą swoją szefową czy szefa, którzy wychodzą o tej 16, oni zostają i muszą kończyć tą apelację mm -hmm. przysłową i lecieć mm -hmm. potem na pocztę. Aha. No i pytanie, jak, jak w takiej sytuacji pomóc, poza tym, że zmniejszyć ilość w pracy? Nie? No, ale to jest... no tak, no, no ale w tej sytuacji już, już powstaje pewne zaburzenie, bo szefowstwo przyznaje sobie pewne przywileje kosztem młodszych członków zespołu. Tak rozumiem ten twój przykład. I to ostatecznie będzie prowadziło do, do czegoś, co się nazywa wypaleniem zawodowym, bo jednym, jedną z przyczyn wypalenia zawodowego są właśnie takie sytuacje. To jest tak zwane poczucie niesprawiedliwości zespołu, ponieważ szef może być wyluzowany i się dobrze bawić, a my musimy zasuwać. Więc w takiej sytuacji szef musi zostać wyedukowany, ktoś mu musi dać feedback i mu powiedzieć, stary robisz krzywdę swojemu zespołowi, a persal do sobie, bo to się obróci przeciwko tobie wcześniej czy później. W jakiś sposób się to przeciwko temu człowiekowi obróci, no albo po prostu no, będzie żył w takim modelu do końca życia. Ludzie będą przychodzić, odchodzić. Znam takie kancelarie, gdzie się mówi: nasza trójka jest stała, reszta przychodzi, odchodzi. Nie ma takiego nastawienia, że aplikant ma po kancelarii zostać i, i tworzyć część zespołu i to jest ok. Natomiast jeżeli to się dzieje cały czas kosztem ludzi, to to się, to to się źle kończy. Więc, więc ja bym takiego, takiego szefa wysyłał na terapię. Coaching. No ale to czego ten szef ma się dowiedzieć? Znaczy... No, ten szef potrzebuje dowiedzieć się tego, że swoje doświadczenie musi przekazywać następcom i uczyć ich tych mechanizmów radzenia sobie ze stresem, które ma. No bo jakiś tam ma. ma, ma coś wypracował. Ja zrozumiałem, że ta niesprawiedliwość zespołu też objawia się w tym, że ci pracownicy myślą, o szef sobie poszedł na tego tenisa o 16, a nie został z nami i nie pisze na przykład tej apelacji. Mhm. Ale ten szef może mieć podejście, no kurcze, no nie po to pracowałem przez ostatnie 20 lat i żeby to robić do późnych godzin. Mhm. Z drugiej strony widzą siebie w innym miejscu w tej kancelarii i mają inną rolę według nich. Czyli oni muszą, mhm. nie wiem, przeprowadzić klientów, ogarnąć całość strategicznie, mhm. a ta bieżąca praca może być scedowana na te osoby, które są niżej. No i, i czego uczyć takiego szefa? Że on ma siedzieć z tymi ludźmi? No, no to jest dobre pytanie. Jest tu kwestia rank na pewno. I, I znowu wracamy w moim odczuciu do tematu komunikacji, no bo jeżeli szef buduje zespół na takim założeniu, to niech to powie ludziom na rozmowie kwalifikacyjnej, gdy ich przyjmuje do kancelarii. Jeżeli ludzie się na to godzą i jest to objęte ich świadomością i decyzją, to to jest OK. To to jest kontrakt, tak? Na coś się umawiamy. Ja mam wyższą rangę, ja jestem szefem, ja pracuję od 18 lat jako adwokat. Mam już za sobą 40 więc mogę sobie powiedzieć, nie chcę już tyle pracować. Wy jesteście młodzi, ambitni, chcecie pracować, więc ja Was informuję o tym, ale dbam o sprawiedliwość. Wtedy jestem ok szefem, w sensie takim, że nie ma w tym pewnego elementu wyzysku, bo wyzysk niekoniecznie musi polegać na kwestiach finansowych. On właśnie może polegać na takim wyciskaniu cytryny do samego końca i sprawianiu, że ludzie, na przykład po 21:00, zamiast, zamiast oglądać mecz, są na kolu ze swoim szefem, bo jest jeszcze do załatwienia jakiś pilny, pilny temat. Więc może, może być człowiek, który w takiej sytuacji, o jakiej ty mówisz, jest okej, okay, bo się tak zakontraktował ludzi, z ludźmi. Ale może być tak, że się nie zakontraktował z ludźmi, więc wtedy pojawia się to odczucie w zespole pewnej niesprawiedliwości. I, i, i znam takie zespoły i wiem, wiem, że to się nie kończy dobrze. Wcześniej czy później no kończy się to jakimś eksodusem, jakimś wyłamem, albo, albo ludzie przychodzą i po prostu pojawiają się pierwsze elementy buntu. Albo pracownik ni stąd ni zowąd odchodzi, znikają z dysku jego pliki. Różne rzeczy się naprawdę w kancelariach dzieją. Myślę, że Ty też mógłbyś się podzielić, bo pewnie masz jakąś wiedzę na ten temat. Są różne odejścia po prostu. No, ja jestem w takim modelu ekologicznego zarządzania i zarządzania ekologicznego sobą, czyli właśnie bezstresowego i ekologicznego zarządzania ludźmi, gdy nimi zarządzałem, co nie dla wszystkich prawników było do przyjęcia i mam też tego, tego świadomość. Ja uważam, że pewne rzeczy powinny zostać powiedziane i zakontraktowane. Więc szef, który jest mądrym, dojrzałym człowiekiem i umie sobie radzić ze stresem, powinien uczyć tego młodych. Oczywiście może ich uczyć tego stopniowo i mówić im: "Na razie jesteście młodzi, jesteście na aplikacji. Z jednej strony macie obowiązki wynikające z aplikacji, z drugiej strony macie tutaj etat, za który wam płacę jak za pełny etat. Jest to dla was trudniejszy okres." Z czasem możemy mówić o tym, że, że będzie dla Was tej pracy mniej. Ja w sobie, Jacek, zaobserwowałem, i to był i to bardzo silny wzorzec, że nawet gdy zostawiłem już kancelarię, gdy się, gdy się rozstałem ze swoimi wspólnikami, to mój umysł, mój konekton był właśnie skonfigurowany na to, żeby pracować od rana do wieczora. Więc ja się zacząłem zajmować coachingiem, mentoringiem, pracą warsztatową, jakimiś superwizjami, byłem egzaminatorem w Instytucie Benewicza. Ja, ja nagle okazało się, że zmieniłem tylko szyd, a całe moje zachowanie... Cały cały jazda, cały jazda, mój jazda, był jazda, 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 jazda. I naprawdę tak nie da się tak funkcjonować. No ja tak funkcjonowałem 18 lat, ale myślę, że to jest to jest jakiś, jakiś, jakiś próg. 18, 9 lat to, to już jest dużo, a 18 to już jest masakrycznie dużo. ja, ja też potrzebowałem dla swojego zdrowia fizycznego i psychicznego powiedzieć stop. To kontynuujmy jeszcze ten przykład tego okay, dnia, w którym prawnie. ten prawnik jedzie tym samochodem, jest cały napięty, przyjechał do kancelarii. Mm -hmm. Kolega koleżanka, szef mówi: nie stresuj się, nie stresuj się, mm -hmm. a ta osoba jest w tym momencie jeszcze bardziej zestresowana, no ale złożyła to, to pismo gdzieś tam na tej poczcie, może nie o północy, tylko mm -hmm. o 21.00. No i umówiłaś ta osoba z kolegą, koleżanką, albo najbliższą osobą na piwo, wino albo drinka, żeby się właśnie odstresować. I słyszę po opowieści, jak to było źle w ciągu dnia, słyszę od tej drugiej osoby, to weź sobie odpuść. Mhm. I teraz zastanawiam się, no bo to weź sobie odpuść, to może być takie, no ty nie wiesz, jak to u mnie jest, w ogóle nie mogę odpuścić, no bo mam A, B, C, D, tam szefa no tak, klientów, no tak. tysiąc innych rzeczy plus terminy i w ogóle cały świat się sprzysiął przeciwko mnie. Mhm. No ale to znowu powoduje więcej stresu. I teraz pytanie, czy poradzenie sobie ze stresem, Musi być zawsze związane z odpuszczeniem tego życia zawodowego. Czy to można jakoś inaczej poukładać? Można. Po pierwsze, to jak? już odpowiadam. Tylko jeszcze druga myśl mi wskoczyła i nie chciałbym uciec od tej, od tej drugiej myśli. Może, może tak. Najważniejsze jest tak naprawdę to, jaki jest Twój stosunek do tego, co robisz. I ja zawsze, bo pracuję, uczę się metody psychoterapeutycznej, w której dużo się pokazuje też ciałem. I ja zawsze mówię, że ja jako prawnik to jestem taki ciach, 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 ciach. A ja rozluźniony w świecie uczuciowym jestem taki, o, taki. Jak pływasz. Tak sobie nie. pływam. Mam dostęp do ciała, do uczuć, do doznań, jestem bardzo obecny i jakby nie ma tego takiego fokusu na zadaniu, tylko jest takie pływanie. I teraz sens naszych wewnętrznych polaryzacji, których mamy w sobie tysiące, legiony, polega na tym, żeby nie być tylko tym albo tylko tym, tylko żeby umieć scalić te dwie jakości, czyli scalić lekkość z zadaniem. I teraz, można siedzieć przed komputerem z taką postawą mega napiętą, z taką zbroją z pancerzem i pisać tą apelację, a można się wyćwiczyć w tym, że ja sobie po prostu w tej apelacji płynę. Jakby mam, mam duży kontakt z klawiszami, czuję te klawisze, mam duży, duży kontakt ze sobą po prostu i z otoczeniem i bardziej traktuję to jako zabawę, jako pewną frajdę, jako pewne wyzwanie, niż jako kolejny task do, do odfajkowania. Jeżeli prawnik, czy każdy człowiek, który wykonuje pracę zawodową, intensywną, Pełną odpowiedzialności i ryzyka, bo tu są te dwa elementy, które najbardziej generują ten stres. Jeżeli każdy taki prawnik czy człowiek pracujący w jakimkolwiek korpusie sobie powie, Mam takie obszary w swoim życiu, w których jestem lekki, lekka i potrafię ten stan w sobie przywoływać, i nauczy się ten stan przywoływać w codzienności pracy prawnika i od razu mówię, To jest możliwe, to taka osoba podchodzi do pracy z lekkością pomimo obciążenia, pomimo terminów. Pomimo stresu, pomimo napięcia, pomimo odpowiedzialności i pomimo ryzyka, które ta praca, ta praca generuje. I w jakim sensie ten, ten adwokat, którego przywołałem, który dla mnie jest dzisiaj persaldo pozytywnym przykładem zarządzania stresem w kancelarii, to on do tego niejako został zmuszony przez zawał mięśnia sercowego. Jakby to był ten moment, w którym jego życie musiało się przełączyć, i lekarz mu powiedział: Jak pan tak dalej będzie zasuwać. To drugiego pan już nie przeżyje. I to jest, to jest też to, czy, czy chcemy my, prawnicy, czekać na takie ostrzeżenie? Ja znam osoby, które miały tylko jeden zawał mięśnia sercowego i już go po prostu nie przeżyły. Pierwszy i ostatni. Pierwszy i ostatni. Więc pytanie, czy chcemy czekać na takie ostrzeżenie, czy, czy chcemy uwierzyć w to, a może ja mogę te prace wykonywać z większą lekkością, z większą swobodą, nauczyć się, jakby łapać stan odpoczynku i relaksu, pomimo tego, że wykonuję zadania, które są dla mnie trudne, ciężkie, skomplikowane, czasochłonne, z krótkim terminem realizacji i tym podobne. I druga strona medalu jeszcze, to chyba była ta rzecz, która, która, która mi umknęła, to kwestia komunikacji i asertywności. Bo prawda jest taka, że przyszły adwokat, będąc aplikantem, potrzebuje umieć Pójść do swojego patrona i powiedzieć: szefie, mam potrzebę, czy możemy pogadać? Jest dla mnie tego za dużo, za dużo w zbyt krótkim okresie czasu, jest mi trudno sobie z tym poradzić, moje życie osobiste na tym cierpi, mam takie a takie trudności. I teraz, dlaczego aplikant musi się tego nauczyć? Dlatego, że w pewnym momencie. Wcześniej czy później trafi na klientów, którzy, kładąc określone kwoty pieniężne, będą uważali, że mogą oczekiwać bardzo wiele. I wtedy ten poziom asertywności i ten poziom dbałości o swoje własne potrzeby musi się uruchomić i musi zostać zamanifestowany. Niekoniecznie przez okazywanie tak zwanej, podkreślam, tak zwanej słabości, bo to, jak to pokazałem w tej rozmowie mecenasa z aplikantem, może być poczytywane za słabość, której prawnicy raczej nie chcą nie widzieć w sobie. Ale można to zakomunikować na poziomie prawnik, adwokat, radca, klient w sposób asertywny, wyznaczający właśnie pewne ramy i granice tej relacji, co jak się też dowiedziałem i wszędzie to teraz powtarzam, co wy doskonale w swojej firmie robicie, po prostu zakreślając pewne ramy, na przykład jeżeli chodzi o, o telefonowanie, o czym opowiadałeś ostatnio. No, to no tak, no u nas tak to działa, natomiast po prostu myślę o sytuacji, w której. Ten pracownik idzie do szefa, mówi mu, że jest za dużo, że jest w związku z tym zestresowany i tak dalej. Jedna reakcja, która pewnie to jest jakaś pula osób na rynku, zareaguje. tak, Nie podoba się Pani Adamie? To proszę mm. bardzo, tam są drzwi, piętnastu czeka. No i ten, tak. No. Chociaż specjaliści, specjaliści od HR powiedzieliby teraz, że jest rynek pracownika, więc pracodawca no. raczej czegoś takiego nie zrobi. No i przyjmijmy, że tego nie zrobił, nie wyprosił tego nie wyprosi. tej osoby. Ale w, w jaki sposób taka. Osoba, która jest niżej w tej relacji, może zaproponować, żeby coś się zmieniło. No bo to, to jest raczej stwierdzenie faktu. Tak, jestem zestresowany, jest tego u mnie za dużo. No i chciałbym zaproponować jakąś zmianę, tak, żeby tego szefa, który nie zwrócił na to uwagi, może nie z jakiejś złości, tylko z niewiedzy, no chciałbym jego czy ją jakoś naprowadzić, co możemy zmienić. Sobie Myślę, że warto się tu odwołać po prostu do takich kryteriów obiektywnych, bo, bo taka rozmowa prawnika, który pierwszy raz idzie do swojego szefa, no może być dla niego stresująca sama w sobie. tak? Nie no wiem, jak pewno. szef zareaguje. Czy tak? ja w ogóle przychodzę, nikt się nie żali, a ja tu jakiś słabeusz się czuję, bo ja muszę iść do szefa i powiedzieć, że mnie to po prostu przerasta. No, ale musisz pójść i powiedzieć, że to cię przerasta, bo jak tego nie zrobisz, to to się odbije na Twoim zdrowiu. I to ja jestem gwarantem tego, że to się odbije na zdrowiu, bo nie, nie przez swój przykład, który też jest dobrym przykładem, ale przez jakby naukę, która na ten temat sporo, sporo mówi. Jeżeli praca cię stresuje, musisz pójść do szefa i o tym powiedzieć, odwołaj się do obiektywnych okoliczności. Od dwóch, czterech, sześciu, ośmiu tygodni wychodzę o dziewiętnastej. Od ośmiu tygodni, szesnastu, dwudziestu. Po godzinach pracy, dalej zastanawiam się w domu zamiast być blisko ze swoją dziewczyną albo być blisko ze swoim mężczyzną. Zastanawiam się nad mailami i, i, i apelacją. Zabieram komputer firmowy do domu, oglądamy Netflixa, wyskakują mi powiadomienia z Outlooka, że jest jakaś sprawa pilna. Siedzę z dziewczyną, mamy randkę, właśnie kupiłem pierścionek, zaręczynowy szefie, a szef do mnie dzwoni, że właśnie klient Developer X. Zadzwonił i jest pilna sprawa i pogotowie. I teraz, jakby podanie takich obiektywnych przykładów, ale w taki sposób no, nie bezczelny, tylko właśnie z poziomu pewnych uczuć, potrzeb tego, co się ze mną dzieje, jeżeli trafi się na rozsądnego człowieka, powinno zadziałać. No bo my, my z natury, taka jest moja koncepcja rzeczywistości, my z natury jednak bardziej jesteśmy dobrzy niż źli. I uważam, że jeżeli przychodzi się z rozsądnymi argumentami i z, i z, i z rzetelnymi danymi, bo żyjemy jednak w, w paradygmacie bardzo intelektualnym, gdzie analiza i dane są kluczowe, więc jak przychodzi się z rzetelnie zebranymi danymi, to raczej argumentacja powinna trafić do drugiego człowieka i powinna coś zmienić. Oczywiście szef może odbić piłeczkę i powiedzieć: Na sali są cztery osoby jeszcze, które pracują tak jak ty, i one nie mają tego problemu. No, i tu już jest znowu pytanie do tego człowieka, który przychodzi z tym apelem i z tą prośbą, co sprawia, że ty właśnie tak bardzo to przeżywasz, kiedy inni tego tak nie przeżywają? Bo szef może tak powiedzieć, i, 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 i myślę, że w wielu przypadkach nawet może mieć rację. Więc co ty, pracowniku, robisz ze sobą? Aplikancie, pracowniku, prawniku niższego szczebla, że tak bardzo przeżywasz emocjonalnie to wszystko, co się dzieje, skoro są na sali osoby, które siedzą uśmiechnięte i, i piszą apelacje. I wtedy to jest z kolei zaproszenie do, do pracy własnej, wewnętrznej tego prawnika, który powinien właśnie udać się na terapię, może na coaching, poszukać jakichś metod mindfulnessowych, może zacząć medytować. Może po prostu więcej przebywać na świeżym powietrzu, w lesie, albo zacząć uprawiać sport, ale taki, w którym podczas biegu czy jazdy na rowerze nie będziemy się o apelacji, tylko będzie po prostu w swoim ciele. No to chyba jak większość rzeczy w życiu trzeba przetestować. Po prostu. No tak. Dlatego, no. Właśnie to jest to, z czego zacząłeś, że ta sama myśl o tym, że pójdę i będę rozmawiać o takich rzeczach, mhm. może być stresująca. Mhm. I, tak. I tutaj płynnie chcę przejść do do tego stresu, który jest wywoływany przez takie zewnętrzne czynniki i może się wydawać, że to jest takie obiektywne, że w sumie to, że ktoś mi nie zapłacił faktury, a ja nie będę miał za, czym zapłacić pracownikom, no to jest taki zewnętrzny jakiś stres. A druga, druga grupa, o której ja sobie myślę, to są te nasze wszystkie historie, które sobie roimy w głowach, o których nikt nie wie żyjemy mm -hmm. trochę we własnym świecie i możesz siedzieć przed tym biurkiem, wyglądać jak ostoja z pokoju, ale to byś tak kotłuje Mm -hmm. Tylko, że w zasadzie to jest tylko w Twojej głowie, nikt mm -hmm. o tym nie wie. Ty zaczynasz być tego, ze względu na ten stres yy, po prostu niemiły, gburliwy, wkurzający albo ordynarny względem innych, a nikt o tym nie wie. I Ty wyglądasz normalnie: przedeś rano, wypijesz kawę, mm -hmm. a potem już tylko gromy lecą, to tylko sobie tworzysz tę historię w głowie. I, i myślę, że ta, ta obawa taka przed tą pierwszą rozmową. To jest właśnie chyba ten rodzaj tego stresu, który sami sobie wrzuciliśmy tak. na mhm. głowę. Jak ja to obserwuję, nawet tak trochę po sobie, to wydaje mi się, że ten drugi, który mam w głowie, jest gorszy. Bo nikt o nim nie wie, dopóki to ty tego nie powiesz. No tak. No i teraz wracając do tej mojej jazdy samochodem, no to w najbardziej wykańczające w tym moim jeżdżeniu samochodem od klienta do klienta, od sprawy do sprawy, od rozprawy na rozprawę, było to, że ja sobie pisałem czarne scenariusze. I teraz, jeżeli prawnik, ktoś, kto nas ogląda, słucha, jest takim typem, który, który pisze te czarne scenariusze cały czas, to proponuję, żeby zrobił sobie takie ćwiczenie, żeby najlepiej w weekend troszkę poświęcił tego, tego wolnego czasu, ile on jest w ogóle dla niego wolny, i żeby przez dwie, trzy godzinki powypisywał sobie z ostatnich, nawet niech przejrzy akta albo foldery w komputerze, albo w, w CRM-ie, niech sprawdzi. Różne sprawy, i niech sobie wynotuje, jakie miał czarnowictwo przy tych sprawach. Niech sprawdzi, ile z tego czarnowictwa się sprawdziło, i będzie miał jasną i czytelną statystykę, że to, co nam robi nasz intelekt, jest tak naprawdę stekiem bzdur. Po prostu pracujemy na ryzyku i na odpowiedzialności, przez co boimy się ryzyka i odpowiedzialności, przez co piszemy czarne scenariusze. Ale gdyby to naprawdę policzyć, niektórzy twierdzą, że to jest na poziomie około 20%. To, to czarnowictwo, które się faktycznie sprawdza, to jest około 20%. Inni mówią, że, że około 12, jeżeli dobrze pamiętam. A, a chyba najbardziej taki głos rozsądkowy, który, który usłyszałem, jest taki, że te, te 12 czy 20% to są i tak takie rzeczy, na które my nie mamy ostatecznie wpływu z reguły. Więc nie ma sensu się, się nimi przejmować. Więc piszemy czarne scenariusze. No one z reguły się nie sprawdzają, a nawet gdy się sprawdzają, to się okazuje, że nasz wpływ na to, co się stało. Był znikomy i nie mogliśmy temu w ogóle, w ogóle zapobiec. Więc, więc osobom, które mają to czarnowictwo w sobie, ten wrodzony pesymizm, który wynika z natury tego zawodu, bo prawnik musi być pesymistą, czytając umowę, żeby przewidzieć, co się pesymistycznie może stać i jakie ryzyko może powstać. Pisząc pismo procesowe, musi być pesymistą i przejąć, że stanie się dla niego najgorsza rzecz z możliwych ze strony przeciwnika, po to, żeby zawczasu się do tego przygotować. Więc, więc warto też sprawdzić, ile z tego pesymizmu, którym jesteśmy przeciągnięci jako prawnicy, w ogóle się realizuje w naszym życiu. I to jest ten czynnik wewnętrzny. Natomiast jeżeli chodzi o, o czynnik zewnętrzny, no to, to warto obserwować na pewno osoby, które w tych samych warunkach postępują inaczej i uczyć się od nich. Po prostu się, się, się od nich uczyć. Mój kolega jest od niedawna podcasterem i, i też słucham podcastu, który ty mi poleciłeś, i w, w obydwu tych podcastach jest powiedziane: czytaj biografie znanych ludzi, bo jak zaczniesz czytać biografie znanych ludzi, to zrozumiesz, że oni wszyscy ponosili ryzyko, wszyscy czasem spadali z, z, z samego wierzchołka góry na sam dół, i ostatecznie popełnili mnóstwo błędów, ponieśli mnóstwo ryzyk, wiele razy ich bolało. Ale na tym zbudowali swój sukces i swoje osiągnięcie, i swoją też tożsamość, swój kręgosłup moralny. I to, to że stali się ludźmi, o których, o których jakby w takim, w takim społecznym odczuciu wszyscy wiemy albo większość z nas wie. Mówiliśmy wcześniej o tej sytuacji, o tym wieczorze, czyli że już się tam dwie mhm. bliskie sobie osoby się spotkały, siedzą przy tym mhm. winie, piwie, drinku, mhm. czymkolwiek innym. No i tak próbują w ten sposób ten stres rozładowywać. Znaczy bardziej trochę otwierając się, trochę dając sobie złote rady na temat tego, tam idź jutro i mu powiedz, co o tym myślisz, albo rzuć tą robotę, albo odpuść sobie mm -hmm. i tak dalej. Mm -hmm. e... No i tak myślę sobie, że jak ktoś pójdzie na to jedno wino, to się jeszcze tam świat nie zawali. No, pewnie. pewnie. Chociaż może są tacy, którzy myślą inaczej. Natomiast są takie sytuacje, no, że ktoś ten model powtarza codziennie. I, mm -hmm. I to jeszcze pracuje tak, jak. Kiedyś to się mówiło o tym, że w Anglii tak pracują, jest klasa robotnicza, nie? że tak od poniedziałku do piątku i potem trzy, trzydniowy weekend, w zasadzie od piątkowego popołudnia do niedzieli to już tak lecą po bandzie do odcięcia i w poniedziałek dochodzą do siebie. Mhm. Yy, w ten sposób się resetują, no i wracają od poniedziałku i znowu to samo. Yy, no i pytanie, czy to jest takie lekarstwo, które działa? Czy to w ogóle jest lekarstwo? Jak sobie z tym hmm. radzić? No Żadna substancja, która zmienia twój stan świadomości pod wpływem jej za zażywania i która prowadzi do uzależnienia, na pewno nie stanie się ostatecznie lekarstwem. Bo czy marihuana, czy alkohol, czy seks, czy zakupy, bo to też jeden, jeden z takich sposobów <laughs> łapania tego, tego stanu, próbują ci coś pokazać, ale jeżeli one staną się kluczem do tego, co ci starają się pokazać, to po tobie, to po człowieku po prostu. No, bo ja, ja ci chyba tego nie opowiadałem, jak, jak wylądowałem na izbie przyjęć z, z bolącym żołądkiem. Nie opowiadałem ci, tego nie. to opowiem. Więc y, kupiłem sobie pszeniczne piwko wieczorem, a piłem piwo regularnie dwa, trzy piwka wieczorem. Natomiast to był też taki okres, w którym robiłem dziennie 20 km na rowerze. Więc dla mnie to było jakby takie nawet wspomagające się. Nawadniałem się i przepalałem tłuszcz. No, ale kupiłem pszeniczne piwo, którego normalnie nie kupowałem, bo kupowałem zawsze, <laughs> przepraszam, pasteryzowane, I, i ono mi rozwaliło żołądek. No i, i czułem się tak źle, że, że kolega z kancelarii załatwił mi wejście na izbę przyjęć do, do szpitala w takim trybie pilnym, że mnie porządnie obsłużą. No i pani doktor się mnie pyta, czy występy alkoholowe były. I ja w ogóle nie zrozumiałem tej metafory. Ja mówię, a jakie występy. Ona czy znaczy były występy alkoholowe. Ja dalej na nią patrzę, mówię, o co ona mnie pyta? Ona, czy pan pił wczoraj? Ja mówię, no dwa, trzy piwka, jak, jak, jak co wieczór. Ona, co? I tak, to był taki mega dysonans poznawczy, ponieważ jej co było dla mnie totalnie niezrozumiałe, tak jak dla niej totalnie niezrozumiałe było to, że dla mnie jest oczywiste, że wypiłam dwa, trzy piwka wieczorem. I dostałem tą kartę wypisową z tego szpitala, przebadali mi tam wszystko z obu stron. I w karcie wypisowej zakaz, zakaz picia i zakaz palenia, bo jeszcze to był taki okres, kiedy lubiłem sobie jednego, dwa papieroski gdzieś tam po tym piwku wypalić. I teraz to jest mega niebezpieczny moment, bo prawnik, który regularnie coś zażywa, czy to substancje, czy to określone doznanie związane na przykład ze stosunkami seksualnymi, nie zauważa tego, że staje się ofiarą pewnego uzależnienia, które sobie funduje. I że do pewnego momentu, po prostu to coś, albo od pewnego momentu, to coś nim rządzi i kieruje, daje mu pewne zadowolenie, ale to zadowolenie, wcześniej czy później, się wysyci i ten środek już przestanie działać, bo taki jest mechanizm każdego uzależnienia, że musimy brać więcej i więcej, aż w końcu dochodzimy do takiego momentu, w którym albo jesteśmy nieprzytomni, albo po prostu nie działa to, co miało działać. I teraz, co warto zrobić? Jak warto skorzystać z uzależnienia, albo z początku uzależnienia? Każde uzależnienie, każda substancja, każde doznanie, które towarzyszy uzależnieniu, wywołuje w człowieku jakiś stan. I ważne, żeby się przyjrzeć, co to jest za stan, czyli czego ja potrzebuję i co mi daje ta substancja. Co daje alkohol? Daje rozluźnienie. Co daje papieros? Papieros daje czucie. Ja mówię o swoim doświadczeniu, bo każdy ma na pewno inne, ale papiero daje czucie. Czuję usta, czuję powietrze, które wpływa do, do, do moich płuc. Oczywiście czuję też ten tytoń, ale jakby to jest taki naturalny skutek uboczny. I teraz, jeżeli ja wiem, co mi dają te substancje, co mi daje seks, seks mi daje kontakt z ciałem. Jakby, jakby seks jest jednym z takich nielicznych momentów w życiu ludzi, którzy, którzy nie pracują regularnie ze sobą. Kiedy oni mają pełne odczuwanie swojego ciała i czerpią wielką przyjemność z tego, że są w kontakcie ze swoim ciałem. I teraz trzymając się tych trzech przykładów, naucz się prawniku dawać sobie rozluźnienie, takie jak po alkoholu, bez alkoholu. Naucz się czuć siebie, mieć kontakt ze swoim ciałem, ze swoim, ze swoim oddechem, taki jak sobie dajesz paląc papierosa, czyli naucz się to robić bez względu na papierosy. I naucz się być w kontakcie z ciałem tak, jak daje ci kontakt z ciałem to seks, który, który seks czy miłość, no bo to, to już kwestia nazwy i tego, jak, jak to co przeżywa i jaki jest poziom jego wrażliwości, ale daj to sobie bez seksu. Naucz się tego. Jeżeli zakupy coś ci dają, jakiś stan, to dowiedz się, co jest pod spodem. Co ty sobie dajesz tak naprawdę, bo znam, znam ludzi, którzy kupują i odkładają na półkę, jakby sam. Fakt zakupu jest ważniejszy niż korzystanie z przedmiotu, który się kupiło, więc za tym też coś stoi. I to jest znowu ten przykład: z jednej strony to ciach, 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 z drugiej strony to falowanie. I teraz dowiedz się, jakie falowanie daje ci narkotyk, alkohol, używka, papieros, seks, zakupy, hazard i zastanów się, jak możesz dawać sobie to bez tej substancji. Jak możesz to wprowadzić do swojego trybu zadaniowego? Bo, 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 bo tak naprawdę, prawnik uzależniony od czegoś jest na wahadle. Do 18:00, 19:00 zasuwam i jestem po prostu siekierą, która jest w stanie przerąbać wszystko. A po 19:00, żeby wyłączyć siekierę, muszę czegoś użyć. No to drogi prawniku, naucz się wyłączać siekierę w ciągu dnia na różne sposoby, albo naucz się nią machać wolniej. Bardziej użytecznie, delikatniej. Nie wiem, napisz apelację na dwie strony, a nie na cztery. Jeżeli ujmiesz wszystko, co jest do ujęcia, też będzie ok. Jeżeli dwie strony, to za, za mało, bo klient lepiej zapłaci za cztery, to podwysz stawkę, kurczę. Zwiększ czcionkę. Albo zwiększ, to właśnie, zwiększ czcionkę. Mówię czcionka, bo widziałem kiedyś takie orzeczenie Sądu Okręgowego, gdzie sąd właśnie w sprawie o naruszenie praw autorskich napisał czcionka przez RZ. Też takie rzeczy widziałem. No. E, Okej, okay, no czyli ten, tych używek y, raczej nie, nie traktujemy jako to, to takie ostateczne lekarstwo na ten stres, ale to co może być takim lekarstwem albo w jak... pytanie, czy to w ogóle warto leczyć, bo to jest, o, to, to mam takie pytanie. Mhm. Czy warto w ogóle dążyć do tego, żeby ten stres wyeliminować? Hmm, stres ci jest potrzebne. Stres mi jest potrzebny. Trochę się stresujemy nawet teraz. Jesteśmy w pewnym napięciu na 100%, obydwaj. Więc, więc stres warto eliminować wtedy, kiedy jest destrukcyjny. Amerykańskie badania, które publikuje, między innymi, które wspomina Jarosław Gibas w książce Święty Spokój, wskazują na to, że stres jest, prowadzi do zawałów mięśnia sercowego u osób, które są przekonane, że stres jest szkodliwy. Czyli osoby, które wykonują te same zadania i odczuwają stres, jedne mogą wylądować na ojomie, bo uważają, że stres jest czymś złym i mają takie przekonanie na temat stresu, a inne uważają, że jest czymś ok, wspomagającym, stymulującym, pobudzającym, tak jak nasz stres w tej chwili, bo nas aktywuje do takiego bardzo, bardzo skrupulatnego i, i, i czytelnego działania. Więc te, te, te drugie osoby mają się z tym stresem owie, o wiele lepiej. Więc stres jest nam potrzebny. Wychodzisz na scenę, widzisz na Legal Market Day, wychodzisz na scenę, widzisz przed sobą 150-200 osób. Na pewno pojawia się stres u każdego prelegenta. Może po latach, jak ktoś już ma takich wystąpień za sobą 400, to już nie ma żadnego stresu. Ale ten stres jest potrzebny. Ciało mówi, jestem po to, żeby cię tu wspomóc. Przyspiesza rytm serca, jest, jest większe zapotrzebowanie na tlen, komórki mięśni są lepiej dotlenione, po to, żebym był bardziej skuteczny. Jeżeli ktoś ten mechanizm rozumie i zaczyna go zauważać, obserwuje swoje ciało, to może traktować stres jako, jako sprzymierzeńca. Jeżeli traktujesz stres jako wroga, no, staje się Twoim wrogiem i zaczyna, zaczyna, cię, zaczyna cię zabijać. Dlatego stres jest nam. Potrzebny i trzeba się z niego leczyć tylko wtedy, kiedy jest dla nas no takim destresem, negatywnym stresem, stresem, który po prostu czujemy, że nas na raty powoli uśmierca. Okej, okay, no tylko mamy taką sytuację, w której no ja czuję, że, się, że mam tam. czuję się zestresowany, świadomie. Już wiem, że część to jest takich rzeczy, które sobie sam wrzuciłem na głowę mhm. i pewnie dlatego, że chciałem coś zrobić lepiej albo inaczej, a w sumie to trzeba było zrobić tak samo, jak robiłem ostatnie 20 razy i miał to z głowy, mhm. ale jeszcze sobie narzuciłem dodatkowe jakieś wyzwanie. Część jest tych zewnętrznych czynników takich, że no właśnie ktoś czegoś nie zrobił albo spowodował, że ja nie mogę czegoś zrobić dalej. No i, i co, ja mam się tak nie wiem, zatrzymać po prostu codziennie rano przy kawie i się zastanowić tak, która z tych rzeczy była tak Spowodowana przeze mnie, która była zewnętrzna, która była pozytywna, która negatywna, i to jakoś rozdzielać do szufladek? Czy powiedzieć sobie tak, że codziennie muszę się zresetować w jakikolwiek sposób, żeby następnego dnia już wejść w pracę z czystą kartą? Nie odpowiem ci na to pytanie, dlatego że każdy z nas jest inny. I, i kluczem właśnie do, do takiego dobrego bycia z sobą jest od, odnalezienie własnej instrukcji obsługi, czyli. Najpierw obserwacja, co mi ten stres mm. robi. Po drugie, y, zadanie sobie pytania, co ja z tym stresem chcę zrobić. Czy ja chcę go przekuć z, z, z negatywnego stresu w pozytywny? Czy ja mogę go przeżyć i wieczorem chcę go od, odreagować jakoś, czyli się rozluźnić? Mówię o takim ekologicznym odreagowaniu. Czy potrzebuję usiąść na poduszkę medytacyjną? Czy potrzebuję zmienić system funkcjonowania kancelarii? Każdy, każdy musi znaleźć swoją odpowiedź, bo, bo nie ma uniwersalnej odpowiedzi, po prostu. Można powiedzieć o pewnych uniwersalnych przyczynach albo o uniwersalnych lekarstwach, no bo, bo gdyby zebrać te różne przypadki, no to, to mamy odpowiedź na pytanie, z czego się ten stres bierze i w jaki sposób można mniej więcej się, się z niego leczyć. Ale każdy poprzez obserwację siebie i jakby badanie i sprawdzanie siebie musi dojść do, do własnej odpowiedzi na pytanie, jak z tym. Jak z tym stresem sobie być? No ja jestem takim typem, że ja siebie obserwuję cały czas. I, i też yy, dzisiaj, jak, jak rozmawialiśmy na, na temat naszego poprzedniego odcinka, no to ja już widzisz w ramach obserwacji po poprzednim odcinku, wiem, że mnie zaskoczyłeś pytaniem, czym są emocje. I pamiętam, co wtedy odczułem w ciele, dlatego dzisiaj już byłem przygotowany z pytaniem, czym jest stres, którego ostatecznie uznaliśmy, że nie ma sensu zadawać, bo po co ludzi zarzucać, zarzucać definicjami? Więc mi ten stres zrobił to, że jakby mój, me, mój mechanizm, moje mechanizmy funkcjonowania wysłały mi komunikat, ok, potrzebujesz jeszcze o to zadbać. Oczywiście tego w nagraniu za bardzo nie widać, że mnie tam to pytanie zaskoczyło, choć. Sprawny obserwator usłyszy, że mam od razu zmieniony głos na początku i dopiero potem wracam do swojego głosu. Więc dziś ten Co mechanizm. 18 lat praktyki, no zarodzę sobie ze stresem. No tak. O właśnie. To jest super przykład, bo ja uwielbiam to, że, że mi ludzie czasem mówią, że w ogóle nie widać po mnie tego, że, że jestem zestresowany, i ja się tego nauczyłem właśnie na salach rozpraw. I teraz. Yy... To też jest jakiś mechanizm i umiejętność, skarb opanowywania stresu, który się czuje. Pomimo tego, że sędziowie bywają różni przeciwnicy, bywają różni klienci, bywają różni, to jednak taka umiejętność zachowywania, takiego, takiego spokoju, no aż tak od razu mi tu ręka tak chodzi, bo to jakby jest taki ruch, który mnie wprawia od razu w pewne uspokojenie jest też jest też cenna. I, i warto takich rzeczy w sobie i w swoim życiu poszukiwać. Próbuję to sobie wszystko ułożyć, bo wiesz, to jest tak, że rozmawiamy o sytuacjach, które są w kancelariach, czy które mają prawnicy w swojej pracy, mhm. ale ja tak czuję, że robiąc nawet co innego zawodowo, wiele tych sytuacji, o których dzisiaj rozmawiamy, jestem w stanie na swoje funkcjonowanie no, przełożyć, tak. także no. próbuję to ułożyć. Myślę, Mister... że... No. No, tak, no. Wiesz co, zastanawiam się, czy to już jest ten moment, żeby jakoś Podsumować samą kwestię tego, tych czynników, które wywołują stres i tego, jak sobie z nim radzić, no bo myślę, że to jest tak, że dałeś dzisiaj takich parę punktów, o których się można oprzeć, chyba to, co trzeba zrobić, to od jutra najpóźniej zacząć je testować, sprawdzać i obserwować, jak to działa. No tak, no, no moglibyśmy, moglibyśmy też dłużej o tym rozmawiać, bo w zasadzie jest to, jest to temat na, na, na dwa lub trzy odcinki, nawet jakbyśmy, jakbyśmy chcieli, a też też no nie ma sensu robić zbyt rozległego tego materiału. Więc może zobaczymy, może do tego po prostu wrócimy jeszcze raz. Być może nawet dostaniemy taki feedback, że jest takie zapotrzebowanie, wtedy na pewno chętnie do tego po prostu wrócimy i i podejdziemy do tego bardziej narzędziowo mówiąc konkretnych przykładach tych czynników stresogennych, ale też o konkretnych konkretnych leka lekarstwach. Dzisiaj myślę, bo, bo myślę, że to już czas na, na podsumowanie, faktycznie, że no ważne zacząć właśnie od obserwacji siebie, ale też ważne jest bardzo zauważenie, ile w moim życiu jest życia prawnika, a ile w moim życiu jest pozostałego życia. I co ja chcę z tym, co ja chcę z tym zrobić? Ponieważ bycie cały czas w myśleniu, bycie cały czas w analizowaniu jest bardzo energochłonne i bardzo tak naprawdę wyniszczające. Jeżeli, jeżeli prawnik, menadżer, ktokolwiek, bo, bo w gruncie rzeczy ten materiał, tak jak sam zauważasz, no jest niby dla prawników, ale w gruncie rzeczy każdy może z niego skorzystać. Więc jeżeli, jeżeli, jeżeli ten, ta, ta równowaga nie jest, nie jest zachowana, i nie, nie wyłączam tego nieustającego analizowania, szukania ryzyka, yy, widzenia problemów. Po godzinach pracy to wyniszczam siebie i najprawdopodobniej wyniszczam relacje wokół siebie, a każdy z nas potrzebuje po prostu być. I to jest też trudne w takim paradygmacie europejskim czy zachodnim, że człowiek oprócz robienia potrzebuje też być, po prostu być. I bycie jest bardzo dobrym mechanizmem. Odreagowywania stresu, rozluźniania napięć. Natomiast największy problem polega na tym, że gdy my zaczynamy starać się być, to już chwytamy telefon, żeby coś tam sprawdzić, to już myślimy, a to puszczę jakiś podcast, żeby czegoś posłuchać, i cały czas dostarczamy tego ziarna do mielenia przez, przez ten nasz cudowny, błogosławiony, a z drugiej strony przeklęty umysł. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tej rozmowy. Adam, wielkie dzięki za kolejną rozmowę, która bardzo otwiera oczy. Mam nadzieję, że tak jak poprzednio, dostaliśmy taki feedback, że nie tylko jedna, ale więcej osób wyciągnęły z tego, czym się dzieliłeś, dużo wartości. No to niech tak będzie i tym razem. Pewnie. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję. I myślę, że, że jeżeli będziemy kontynuować ten, ten temat w kolejnym odcinku Prawa do Emocji. To też też zacznijmy od tego, żebyś ty Jacku też opowiedział o swoich takich doświadczeniach w pracy, w pracy marketingowej i, i, i kontaktowaniu się z prawnikami zestresowanymi, jak to się też objawia w, w pracy twojej i prawników, których obserwujesz. Myślę, bardzo, że będzie jeszcze na tę okazję. Super, bardzo dziękuję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki. Nazywam się Adam Sornek, jestem certyfikowanym coachem i mentorem pracującym w modelu life and business oraz adwokatem niewykonującym zawodu. Po 18 latach wykonywania pracy prawnika odwiesiłem togę, by zająć się psychologią człowieka we wszystkich jego aspektach. Pomagam prawnikom na rozdrożu, którzy przeżywają kryzys związany z wykonywaniem zawodu, czują się wypaleni zawodowo, nie radzą sobie z emocjami lub zmagają się po prostu z kryzysem wieku średniego. Prowadzę superwizję dla prawników, którzy chcą nauczyć się radzić sobie z codziennymi trudnościami natury psychicznej w wykonywaniu zawodu prawniczego. Jestem studentem szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Psychologii Zorientowanej na Proces. Zapraszam Cię do kontaktu pod adresem adammałpasornek.pl oraz do odwiedzenia strony www.togabezwroga.pl. Dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że wyciągniesz z niej dla siebie chociażby kilka wartościowych wskazówek. Adam jest otwarty na rozmowy, więc możesz śmiało do niego napisać, na przykład na LinkedIn. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, udostępnij go w mediach społecznościowych i oznacz nas, bo chętnie dowiemy się, dokąd trafia ten podcast. Jeśli przypadkiem słuchasz tego podcastu w Apple Podcast, zostaw ocenę i komentarz. Algorytmy to lubią, my też. A poza tym, takie widoczne wsparcie daje dużo motywacji do nagrywania kolejnych rozmów. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz w swojej aplikacji do słuchania, Albo na marketingprawniczy.com ukośnik podcast oraz na togabezwroga.pl. Do usłyszenia już niedługo. A zanim nadejdzie kolejny odcinek, możesz dołączyć do uczestników konferencji Legal Market Day 2022 pod adresem legalmarketday.com.